Cześć. I chłopaki. Cześć, mordo. Ja się cieszę, że mogę się wreszcie poznać osobiście. Nie to, że się cieszę, nie cieszę, że ciebie widzę. Siadam. No tak, ja rozumiem. Też jestem głodny, więc najpierw zjem pierwszy, a potem ty, mordo. No co chcesz, żeby ci Radek... Przepraszam, on wie, że ja jestem miękki. Nie. Ja wiem, że Radek może ci daje kanapę, ale ja nie dam. Nie wolno. Co, myszko? Podaj łapkę. Dobry piesek. Dobry piesek. Dobry. Z tej doliny przyszliśmy. A za nami szczyt. Ten nie może się doczekać już. Ciągnie mnie, praktycznie ciągnie mnie na górę. No a ja sam mam dichseweru, główna stanica. Tak?
ten wariat pędzi jak szalony i ciągle chce iść. Tam jest szczyt, stamtąd przeszliśmy, z tej doliny i jeszcze niżej. Co tam, Misiu? Piusek mój, piusek, piję wodę, a pan nosi wodę, a ciebie? A ty pijesz wodę ze strumyku. Szczęściarz. Dobra, idziemy. Weszliśmy. Przedni Saladin. Przedni Saladin. Masz tu jeszcze wodę. No chodź. Weszliśmy na Predni Saladin, ponad 1600. Laki się zaciekawił już tutaj florą i fauną, ale już widać widoki. Teren się trochę wypłaszczył, więc lżej się idzie, ale to było strome podejście, jak na pierwszy raz w wysokich górach dla mnie. A ten cwaniak po prostu ma niespożyte siły, pije wodę ze strumyków czystych, krystalicznie. I ciągnie, tak jak teraz, patrzcie, ciągnie, cały czas ciągnie pod górę. Ja nie wiem, czy połowę siły tak naprawdę nie oszczędziło mi. Popatrzcie sobie na widoczki. Idziemy wyżej. Tak nie kocha ten piesek. Kochasz pana? Kochasz pana, tak? No idźmy się. No, idziemy. Ostrożnie, Miśku. O, jaka kosa drzewinka. Powolutku. Widzisz, łapka się zaplątała. Łapka się zaplątała, da łapeczkę. U, stromo. Dobrze, jest ta kosa drzewina. Będzie ciężko. O. O, ostrożnie. Dobra. No to mamy zejście przed sobą. Idź, rybka. Muszę schodzić okrakiem, bo inaczej pojadę na tyłku. Dobrze są drzewa, można się trzymać. Poczekaj, Misiek.
tyle zostało. Ta dolina. O, wyciąg. My nie używaliśmy wyciągu. Zobaczcie, co się dzieje po tych deszczach tutaj. Jest ślisko. I ze ścieżki, szlaku zrobił się... O, Laki pije wodę. Zrobiły się strumyki. Praktycznie jedziemy teraz strumykiem. Pij, Myszka, pij. Dobra woda? Dobra woda. Wariat. Wariat. Ale dobra woda. Ciągle piję po drodze. Dałem mu z butelki kilka razy. Wypił połowę, prawie całą swoją. A on chyba z 10 strumyków już się napił. Widzieliście? Szlaki są praktycznie strumykami. Dobrze, że mam buty Columbia, które są z Gore-Texem. Wodoodporne. W ogóle świetne buty. Brudne, ale świetne buty. Polecam. I naszym oczom ukazał się ten oto widok, moi drodzy. Nie, nie Laki. O ten widok. Parking z naszym samochodem. Wędrówka trwała 5,5 godziny. Przeszliśmy z strony w sumie 8. Ale przewyższenie 1800 metrów. Mój najwyższy szczyt, jaki w życiu wszedłem. Nogi z waty. Dziwnie się czuję.